Po raz ósmy z kolei w Sri Lanki staną najlepsze ekipy wioślarskie z całego kraju. Całodniowym zmaganiom sportowców towarzyszyć będą liczne atrakcje. Wstęp jak co roku wolny, ale będą zmiany. Długo zastanawialiśmy się, gdzie zrobić kolejną edycję Tumskiego Cup, a chyba nie ma w tej chwili we Wrocławiu ładniejszego miejsca jak Bulwar Dunikowskiego. Jest to najbardziej widowiskowe miejsce, gdzie możemy spojrzeć na rzekę Odrę i w tym miejscu myślę, że będzie najlepszy przekaz tego wszystkiego, co się będzie działo na wodzie i tego wszystkiego, co się będzie działo na lądzie podczas imprezy. Czekaliśmy na piękne nabrzeże. Bulwar Dunikowskiego jest idealny dla nas, można powiedzieć, dlatego że na całym dystansie będziemy widzieć, jak rywalizacja na Smoczych Łodziach będzie się toczyła. Od początku do końca można oglądać, czyli od mostu pokoju w stronę Wyspy Piasek. I tak naprawdę ta edycja jest też wyjątkowa, dlatego że nie tylko ze względu na miejsce, ale też z tego względu, że 13 załóg, które się zgłosiło, dwie załogi, które przyjeżdżają do nas z Iławy i cały czas staramy się, żeby przyjechało jeszcze więcej załóg spoza Polski. No i w końcu pokazały się na Tumski Cup 20-osobowe załogi. Zawodnicy i zawodniczki coraz poważniej podchodzą do startów. Przygotowania do rywalizacji trwają od wielu miesięcy. Debiutantem w tym gronie będzie zespół TransEU. Startuję już 4. rok z rzędu, natomiast w tym roku wystawiamy swoją firmową drużynę TransEU i mamy nadzieję w tym roku się dobrze pobawić, a za rok zdobyć jakieś medale. Justyna wie, z czym to się je. Debiutantką w gronie zawodniczym będzie natomiast Karolina Wysocka. To jest mój pierwszy raz na takich zawodach. Zdecydowałam się, ponieważ zobaczyłam na początku treningi takich zawodów pływania w smoczych łodziach. Wydało mi się to właśnie fajną zabawą, troszeczkę rywalizacji, praca drużynowa, także można się fajnie zgrać z całą ekipą. Można się fajnie zmęczyć, ponieważ no, też to jest sport głównie letni, można troszeczkę popływać na wodzie, zażyć trochę tego morskiego klimatu jakby na rzece, w mieście, skorzystać z tej wody. Myślę, że to jest fajna okazja, żeby spróbować czegoś nowego. Można się spodziewać bardzo ciekawej rywalizacji. Wszystko za sprawą ekip, które zgłaszają się do zmagań. Poziom mamy z roku na rok coraz wyższy. W tym roku przyjeżdżają również do nas dwie osady z Polski. Jest w tej chwili zgłoszonych 12 osad, z czego pięć z tych osad to są reprezentanci i udziałowcy mistrzostw Polski Smoczych Łodzi, więc poziom idzie coraz wyżej. Mamy też dwie nowe osady, czyli sport się, jakby można powiedzieć, rozwija, są nowi pretendenci do tego, żeby pływać. Oby to tak trwało jak najdłużej. Zespoły z wielką chęcią podchodzą do zawodów. Liczy się zabawa i rywalizacja. To kochamy, mówi Justyna Skorupska. Przede wszystkim dobra zabawa, ale też rywalizacja. Szczególnie jeżeli trenuje się dużo, jeżeli chce się coś osiągnąć. Natomiast myślę, że to jest dobry fan dla każdego, nie tylko dla tych, którzy pływają profesjonalnie, ale również dla tych, którzy po prostu chcą się pobawić. Treningi wcale do łatwych nie należą, początki są trudne, dodaje z uśmiechem reprezentantka TST Dragon Team. Jest dosyć sporo sił potrzebnych, zwłaszcza żeby tą łódkę ruszyć i żeby to popłynęło tak, żeby jednak wygrać coś w tych zawodach. Treningi wyglądają różnie, czasami są cięższe, czasami lżejsze, żeby po prostu popracować nad techniką. Staramy się zgrać całą drużyną, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli uczestnicy nie są zgrani, no to łódka nie będzie płynęła prawidłowo i wiadomo, nic nie uda się ugrać w takich zawodach. Dlatego tutaj pracujemy nad każdym elementem, troszeczkę nad siłą, troszeczkę nad zgraniem, troszeczkę nad techniką samego wiosłowania, także treningi są zróżnicowane. Na wszystkich czekają atrakcje, nie tylko te dla zawodników. Przygotowano, jak co roku, bardzo dużo pomysłów na dobrą zabawę, też na lądzie. Będą atrakcje również dla dzieci i rodziców. Będzie miasteczko World Games, które już za miesiąc mamy otwarcie na Stadionie Miejskim, największej imprezy sportowej w Polsce. Będą atrakcje w postaci malowania buziek, będą food trucki, będą występy na scenach różnych instytucji, tak to nazwijmy, kulturalnych. I tak naprawdę no to, co najważniejsze, to się będzie działo na wodzie, ale każdy coś dla siebie znajdzie. Zawody odbędą się przy bulwarze Ksawerego Dunikowskiego, który odtąd już co roku będzie gościć smokarzy. Impreza potrwa w sobotę od 10 do 16.